W tym filmie chciałbym, żebyśmy poćwiczyli szacowanie wyników dzielenia liczb wielocyfrowych. W pierwszym zadaniu mamy oszacować wynik dzielenia 794 przez 18. Gdybyśmy chcieli wiedzieć, jaki jest dokładny wynik, wykonalibyśmy to metodą pisemną albo przy pomocy kalkulatora, ale nam chodzi o poćwiczenie szacowania, czyli szybkiego wyznaczania przybliżonego wyniku w pamięci. Zatrzymajcie ten film teraz i spróbujcie podać przybliżony wynik. Zupełnie bez żadnej pomocy kalkulatora czy kartki papieru i długopisu. No dobrze, w takim razie teraz zróbmy to wspólnie. Powiem Wam, jak ja bym to zrobił. Powiedziałbym, że 794 to strasznie blisko 800, a 18 leży blisko 20, i dlatego powiedziałbym, że 794 przez 18 to w przybliżeniu równa się 800 podzielone przez 20. Oczywiście nie będzie to wynik dokładny, ale tak wybrałem te dwie liczby, żeby były zbliżone do tych dwóch liczb i żeby jednocześnie były łatwe do podzielenia w pamięci. I jeżeli dalej będziemy to obliczać w pamięci, to można na przykład powiedzieć, że 100 podzielone przez 20 to 5, więc 800, 800 przez 20 to będzie 8 razy więcej. 8 razy 5, czyli 40. Jeszcze inaczej. 800 przez 20. Jeżeli podzielimy licznik i mianownik przez 10, to to jest równe 80 przez 2, czyli również 40. 794 podzielone przez 18 to na pewno nie jest dokładnie 40, ale jest to w przybliżeniu 40, a jeżeli wybieramy z tych odpowiedzi, to dokładnemu wynikowi tego dzielenia jest zdecydowanie bliżej do 40 niż do 80, 4 czy do 400. Zaznaczamy odpowiedź D. I jeszcze jeden przykład. Pamiętajcie, że trening czyni mistrza i tak samo jak poprzednio mamy oszacować 722 podzielone przez 68. I zatrzymajcie film i jeszcze raz sprawdźcie, czy potraficie oszacować wynik. Spróbujcie w pamięci. Ja bym to zrobił tak: 722 to blisko 700, 68 to bardzo blisko 70. No i takie działanie jest z pewnością łatwe do wykonania w pamięci. 700 przez 70 to 10. No i mamy taką odpowiedź. Zaznaczamy odpowiedź d. Pamiętajcie, że jeżeli nie znajdziecie dokładnie takiej samej odpowiedzi, jaką otrzymaliście w wyniku obliczeń, to też jest dobrze. Na tym właśnie polega szacowanie, szukamy wtedy odpowiedzi, która jest najbliższa temu, co oszacowaliśmy. Ale osoba, która wymyśliła te odpowiedzi, miała chyba podobny tok myślenia. 722 to blisko 700, 68 to blisko 70, czyli wynik tego dzielenia jest w przybliżeniu równy 700 przez 70.